Patrz jak go powalę, zajebie go takim kombosem, że ja pierdzielę. Co za bydlak, jak go kopnie to on mnie przewraca. Normalnie jestem jak kangor w odwróconej wersji. Aż moja babcia lepiej by to potrafiła. Jak bronić się przed menelami? Jednemu dwa razy jeb w oko, drugiemu kopa w jajca. Potem zrobi z siebie beczkę i na koniec kopa w dupę. Bo komu w dupę temu w las. Zobacz na mojego zajfajnego Chucka Norrisowego kika. Normalnie se wycelowałem jak sztormowiec ze Star Warsów. Teraz ci pokażę trzyobrotowe kopnięcie, takie że nawet Schwarzenegger tak nie potrafi, i będzie zajebiście. I jeszcze bonusowe podcięcie, ooo, cholera. Jako ekspert polecam tylko trzy kopy dać i jak w moim przypadku się nie zewsrać. Myślisz, że nie umiem obrota? To patrz teraz. Pierdziele, ojojoj, wełbie mi się kręci. Ała, chyba se kark skręciłem. Czy ktoś zadzwoni do mojego weterynarza, bo se wzrok zepsułem i teraz jestem niemową. Przyszła pora na zwalenie konie, to znaczy jabłka. O, jest ten owocniak, którego okradłem na roskim bazarze pewnemu chińskiemu maszyniście. Dobra, koniec wyjaśniania, czas zwalić to jabłko z głowy tego komiarkomordego gościa. 5, 4, 3, 2, 1. No nie tak jak chciałem. Ale lepsze to niż gówno. Teraz ci pokażę kopnięcie z walki cieni. Tak, to ten film co leciał na Polsacie. Noż co jest z tym drewnem? Noż co jest z tym dziadostwem? Jakie to namolne piesosikał?